zaczęło się od formowania luźnego szyku. Udany wspólny lot nasunął pomysł startu w formacji. Zająłem pozycję skrzydłowego. Miałem być odpowiedzialny za separację. Model sterowany przeze mnie na pierwszym planie. Startujemy. Dochodzi do zderzenia. Brawo! Oba modele spadają na ziemię. I jeszcze raz. Brawo! I w zwolnionym tempie. Przeanalizujmy zdarzenie. Samolot numer 1 prowadzący. Samolot numer 2 skrzydłowy. Sterowany przeze mnie. Taka numeracja zostanie zachowana do końca filmu. Prowadzący numer 1 nadlatuje z prawej strony. Jest w zakręcie. Skrzydłowy numer 2 wznosi się, lecąc na wprost, dokonując delikatnych korekt kursu. Skrzydłowy 2 zauważa zagrożenie. Wychyla lotki w celu przechylenia modelu do zakrętu w lewo. Prowadzący 1 ułamek sekundy później również zauważa zagrożenie. Wychyla lotki w celu wyrównania lotu i wykonania zakrętu w prawo. Prowadzący 1 nadal wyrównuje lot. Skrzydłowy numer 2 rozpoczyna wykonywanie ostrego zakrętu w celu uniknięcia zderzenia. Dochodzi do zderzenia. Samolot prowadzącego 1, lecąc szybciej, uderza krawędzią natarcia lewego skrzydła w prawą sekcję steru wysokości skrzydłowego 2. Prawa połówka steru wysokości skrzydłowego 2 została wygięta pod wpływem siły uderzenia. Prawdopodobnie w tym momencie wybudowała się dźwignia steru wysokości. Dodatkowo zostały uszkodzone koła zębate serwomechanizmu steru wysokości. Siła uderzenia wykrzywiła kadłub skrzydłowego numer 2. Śmigło prowadzącego numer 1 zostało wyhamowane w wyniku kontaktu z samolotem 2. Wokół modeli znajdują się oderwane fragmenty pianki. Osłona kabiny prowadzącego 1 poluzowała się. Widać uszkodzony fragment kadłuba samolotu 2. To efekt kontaktu z pracującym śmigłem samolotu prowadzącego 1. Wypadła osłona kabiny samolotu prowadzącego 1. Oba modele zaklinowały się o siebie. Przez chwilę modele spadały złączone ze sobą, dzięki czemu nie nabrały prędkości. Dopiero w tym momencie doszło do rozłączenia modeli. Widzimy osłonę kabiny oddzieloną od samolotu prowadzącego 1. Samoloty przechodzą w stromy lot nurkowy. Samolot prowadzący 1 nie podjął próby wyprowadzenia z lotu nurkowego. Samolot skrzydłowy 2. Napęd steru wysokości zerwany. Brak kontroli nad pochyleniem. Samolot prowadzący 1 jako pierwszy zderza się z ziemią, łamiąc przednią część kadłuba. Kilka milisekund później zderza się z ziemią skrzydłowy 2. Widać odkształcenie skrzydeł oraz odkształcenie kadłuba w wyniku zadziałania sił bezwładności. Dopiero teraz odpada osłona kabiny skrzydłowego. Dlaczego wyłącznie w samolocie numer 1 został przełamany kadłub?
W powietrzu odpadła osłona kabiny, przez co przekrój poprzeczny kadłuba został otwarty i wytrzymałość konstrukcji spadła, doprowadzając do złamania kadłuba. Widać, że samolot numer 1 prowadzący uderzył w ziemię pod większym kątem niż samolot numer 2. Leciał również szybciej. Kadłub skrzydłowego 2 został poważnie uszkodzony. Mało brakowało do całkowitego złamania kadłuba. Przyczyny zdarzenia. Samolot prowadzący po starcie wypadł z centralnej, schodząc z kursu. Doszło do rozproszenia formacji. Samolot prowadzący numer 1 wykonał zbyt ostry zakręt w lewo, utrudniając zachowanie odpowiedniej separacji skrzydłowemu 2. Wskazuje na to przechylenie modelu widoczne na zdjęciu. Skrzydłowy numer 2, zamiast od razu przejść na wznoszenie, próbował uniknąć zderzenia skręcając w lewo. W wyniku tego cenne ułamki sekund zostały zmarnowane na przechylenie modelu na skrzydło, bez konkretnej zmiany kursu. Dziękuję.